Kokotku trwa Festiwal Życia, największe chrześcijańskie wydarzenie w Polsce. Młodzież z całego kraju i nie tylko przyjechała, żeby spędzić tydzień pełen koncertów, prelekcji, warsztatów i duchowych doświadczeń. Wydarzenie przyciąga uwagę młodych ludzi, którzy mogą tu spotkać osoby o podobnych przekonaniach. Impreza potrwa do niedzieli. Tydzień pod namiotami pełen koncertów, dyskusji, warsztatów, codziennych mszy świętych i wewnętrznej kontemplacji. Ja jestem mega zajarany, w sensie ja bardzo lubię takie eventy, gdzie mogę spotkać ludzi młodych i też czerpać, ale też mieć możliwość dzielenia się tym, co Bóg wkłada w moje serce. Jestem zachwycona tymi młodymi ludźmi, tą energią, tym po prostu pięknem, tym, że tyle osób przychodzi do Pana Boga. No i właśnie szuka siebie, szuka właśnie Pana Boga. Młody Kościół, żywy Kościół, dzieje się coś przepięknego, to trzeba przeżyć. Festiwal Życia organizowany jest w lublinieckim Kokotku od 5 lat, kiedy powstało tu Oblackie Centrum Młodzieży Niniwa. Przy organizacji wydarzenia pomagają wszystkie diecezje w województwie śląskim. Naszym celem, żeby ludzie otwierali się na siebie, dzięki temu na Boga się też otwierają. Sama ta przestrzeń przyrody, tutaj pewien taki klimat jakiejś wolności daje właśnie taką dobrą przestrzeń do spotkania się z samym sobą. A żeby spotkać się ze sobą, to trzeba też rozmawiać z innymi ludźmi. Festiwal to nie tylko typowo chrześcijańskie aktywności, jak warsztaty duchowe i plenerowe msze święte, ale też koncerty takich artystów jak Daria Marx czy Trips. To nie tylko czas dla indywidualnego rozwoju, ale również okazja do nawiązywania nowych relacji i wspólnego tworzenia chrześcijańskiej społeczności. Przygotowaliśmy w tym roku kilkadziesiąt bardzo różnych propozycji. Znani prowadzący i różnorodna tematyka. Od takich warsztatów, powiedzmy, podstawowych, muzycznych, tanecznych, ruchowych, poprzez duchowość, rozwój osobisty, aż po takie bardziej nietypowe propozycje jak boks. Festiwal przyciągnął gości, którzy podzielili się swoimi historiami związanymi z wiarą. W środę prelegentką była Basia Turek, niepełnosprawna trenerka personalna i podróżniczka. Opowiedziała o swoim osobistym doświadczeniu związanym z wiarą i o tym, jak radzi sobie w codziennym życiu. Przyjechałam po to, żeby się z nimi podzielić tym, jak doświadczam Boga, jak On robi cuda w moim życiu. Po to też, żeby oni nawrócili mnie tak naprawdę, bo ja też dużo od nich biorę. Radości, otwartości, dobroci. I tak sobie od wczoraj, wiecie, myślę, że zachwycam się tutaj czymś, co powinno być normalne, bo po prostu wszyscy są tutaj dla siebie dobrzy. Każdy może liczyć na każdego, a w świecie jest trochę inaczej. I ja osobiście wyjadę stąd z taką modlitwą w sercu, żebyśmy tak żyli jak w Kokotku. Festiwal Życia zakończy się w niedzielę uroczystą mszą świętą, której przewodniczyć będzie metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas.